Witam ponownie w kolejnym filmie. Jest to film, który został wymuszony przez dyskusję dwóch osób na moim kanale pod filmem z Yamahą Virago 535. Film dedykuję może nie kolegom, ale panom Picas 4 i Paweł S. Panowie, jeśli zamierzacie hejtować, usuńcie kanały. W innym przypadku zrobił za was to YouTube. Zmieniły się troszeczkę przepisy, także musicie o tym pamiętać. Chciałem pokazać prosty eksperyment, bo o co poszło? Poszło o to, że uciąłem jedną ze sprężyn, która była nadmiernie rozciągnięta. No i kolega Picas 4 stwierdził, że trzeba być idiotą. Przepraszam, może nie tak, że popełniłem największy błąd, jaki mogłem popełnić, ucinając tę sprężynę, a mogłem rozciągnąć sprężynę ta, która była nierozciągnięta. Więc rozciągnięcie tej drugiej sprężyny spowodowałoby to, że te przepustnice musiałyby się otwierać przy wyższych obrotach silnika, więc jeśli mamy oryginalną sprężynę, musimy zawsze doprowadzić do tego, żeby sprężyna druga była w tej samej twardości i tej samej długości. Przeprowadzę teraz bardzo prosty eksperyment na wadze jubilerskiej, która bardzo precyzyjnie waży, moi drodzy, i pokażę wam przy nacisku 2 cm, że nie ma znacznej różnicy w nacisku tych sprężyn na podłoże. Także przystępujemy do pokazania tego eksperymentu. Odnośnikiem w moim eksperymencie będzie to imadło. Akurat na tej wysokości mam od brzegu sprężyny 2 cm. Nacisnę tylko 2 cm i dotknę tutaj do imadła, żeby mieć równe odniesienie dla obu sprężyn. Żeby ktoś nie zarzucił, że nacisnąłem mocniej, słabiej. Po prostu tylko palcem dotknę do brzegu imadła, żeby po prostu pokazać, że te sprężyny na tym skoku już mają identyczny nacisk. Dobrze, już to pokazuję. Obrócę tak kamerę, żeby było dobrze widać wagę, także zaczynamy. Włączam wagę, moi drodzy. Waga jest skalibrowana, pokazuje 0. Sprawdzamy pierwszą sprężynę. Nacisk pierwszej sprężyny to jest 30 gramów. Odkładam sprężynę na bok. Kolejna sprężyna, zauważcie, że to jest druga sprężyna. Mierzyłem tą, mam na zoomie, więc ciężko mi tu. O, to jest ta pierwsza, oryginalna, a to jest rozciągnięta, obcięta, przepraszam. Sprawdzamy sprężynę tą obciętą, która była rozciągnięta. Naciskamy do imadła. Na równo, trzęsie się ta sprężyna. Tak, mamy 29,70 grama, prawie 30 gramów. Moi drodzy, ja bym chciał jeszcze to raz pokazać, żeby, no nie mam drugiej kamery, żeby wam pokazać. Może zrobię tak, żeby odsunąć. Na filmie to będzie widać, bo jest to nagrane w jakości HD, że ja tutaj nie ściemniam. Nawet suwmiarką tą sprężynę tutaj docisnę, żeby było, że jest równo z imadłem. O, 29,87. Sprężyna oryginalna. Moi drodzy, ta nieznaczna różnica na pewno nie spowoduje, że ten silnik będzie nieprawidłowo pracował. Czekam na komentarze kolegów, którzy naprawdę są z jednego podwórka i widzę i chcą mnie tutaj zhejtować dość ostro. Niestety należę do ludzi, którzy się zawsze bronią i będę to robił skutecznie, moi drodzy. To jest dowód na to, że ta sprężyna jest dobrze docięta. Nacisk tej sprężyny na każdej rozpiętości tej sprężyny będzie podobny. Także jeśli chodzi o 2 gramy, to naprawdę nie jest wielka różnica, ponieważ no, siłą rzeczy całkiem inne siły pracują w gaźniku niż tutaj, jak ja naciskam. Ale jak widzicie, na 2 cm nacisku wartość jest prawie identyczna. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania mojego kanału.